Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Outer World. To tak, dostaliśmy troszkę misji tutaj, aczkolwiek w dzisiejszym odcinku raczej skupimy się na misjach związanych z naszymi towarzyszami, żeby po prostu zakończyć ten rozdział i móc się zająć, że trzeba wziąć sobie towarzyszy takich, których będę miał po prostu ochotę, czyli takie towarzyszy, które dają mi odpowiedniego boosta do odpowiedniej rzeczy. Zdobyliśmy nowego towarzysza, tą całą Klaudię, czy jakiej tam, niby spoko, zasadniczo spoko. Ma bardzo potężną broń, ale z drugiej strony, no, nie jestem tak stuprocentowo przekonany. Czy tak, tak, ona daje boosta do do kłamstwa. Wydaje mi się, że zastraszanie w tym, przypadku jest dużo bardziej ważniejsze, tak. Mój gościu, Max, misję ma w tym miejscu. Nie oszukujmy się, jest to kawał drogi. Natomiast moja druga postać, w tym przypadku jest to... Druga postać, a jest to, zaraz to sprawdzę, kto to jest. Czyli przyziemna krucjata dla Eli. Ma misję też w tym miejscu, Co jest tam takiego ważnego? Nie wiem. No dobra. To w takim razie idziemy się przejść, bo w końcu kto mi zabroni? Mały spacer się przyda. Zróbmy taktycznego save'a i ruszamy na mały spacer. W końcu też będziemy mogli wykorzystać moje bronie. Przypominam, że mam tą broń i one niby są bardzo potężne. Idę tylko z wami, dlatego że ten jakiś biznes mam. Dobra, wypróbujmy na tym gałganie. Zastanówmy się, czy to jest potężne. O cholera. Dobra. Tego cwaniaczka pokonaliśmy. Dobra, zmienimy sobie trochę na karabin maszynowy. O kurwa. Karabin maszynowy ładnie pocisnął. Dobra, chyba całkiem dobre są te bronie, tak mi się wydaje. Ten chyba jest dosyć dobry, przede wszystkim mam dużo amunicji bardzo do tej broni, więc to bardziej też patrzę na to w perspektywie. Jesteśmy w jakiejś takiej pierwszej wiosce, zaraz po wyjściu, co to jest, jakiś pub rozwalony, jacyś martwi ludzie. Wygląda to dosyć masakrycznie, co nie? Ale żem jakieś pierdoły, przecież nie mógłbym oprzeć się, żeby tego nie zabrać. Nie no, nie mogę, widzę coś, co trzeba otworzyć, to muszę to otworzyć, to jest po prostu siła wyższa. Wyrzutnia plazmowa. Poczekaj, ile ta wyrzutnia plazmowa ma? Wygląda na jakąś fajną wyrzutnię plazmową. Tam, no ta fajna, bez przesady. Naszyjnik, hełm saperski, złoty. Balistyka, też takie badziewie trochę. Weźmy to. Weźmy to i to też zabierzmy. Okej, wszystko. Wszystko w tym pubie, takie opuszczone jakby miasteczko, można by rzec. Z tego co widzę, oczywiście można byłoby tu zaraz wrócić. To miasteczko się ciągnie, a my musimy w sumie nie iść w stronę miasteczka, tylko iść całkiem przeciwną stronę. To znaczy, tu musimy pójść w sumie, więc albo tą ścieżką, albo jakoś na przełaj. No dobra. Droga wydaje się bardzo ciekawa, to chodźmy może, nie wiem, może ścieżką chodźmy w sumie. Zobaczymy, jakie przygody nas spotkają po drodze. Na przykład armia maruderów. Co ty możesz tu zrobić, no? No, muszę przyznać, że maruderzy to są już kompletnie gałgani. Ale to dobrze, czuję się dzięki temu potężny. Po prostu rozwalam maruderów. Jak ich rozwalam? A, już wiem, na strzępy. Dobra, weźmy na chwilę postać, weźmy w ogóle w atuty, bo mam nowe atuty do odblokowania. 10 premium do współczynnika pancerza, 100% premium do umiejętności. O! O kurwa, naprawdę? Ale to jest potężne. Walce wręcz, zobaczę co jeszcze jest. 30 do promień wykrywania wrogów. Dobra, że zadaje większe obrażenia podczas działania szkodliwych efektów bojowych. Aha, okej. Szybkość ruchu podczas to nie. Pojemność to jest fajne, ale to nie teraz. Otrzymanie obrażeń obszarowe, otrzymywanie obrażeń od plazmy. Obrażenia, ponosić mniejsze obrażenia. A, mniejsze obrażenia. Ataki bronią dystansową zadają obrażenie typu 1 współczynnik pancerza przez 10 sekund i mają kumulować się 10 razy. Dystansowo obniżają współczynnik pancerza celu 1 punkt za każde trafienie. To jest fajne. To jest mega fajne z tego co widzę, prawie do współczynników pancerza. Krew i przemoc mają na ciebie wyjątkowo kojący wpływ, to wcale nie jest niepokojące. Gwarantuje trafienie krytyczne, fajnie. Gdy użyjesz inhalatora, wszyscy nakotowani towarzysze zyskują świadomość z niewielką liczbą punktów wytrzymałości. Fajne.
Korzystanie z sił broni dystansowej, kara do celności, minus. O kurde. Śmiertelne trafienie w głowę. O kurde. Fajne rzeczy to są. Przez broń naukową. Chyba to było. Obrażenie zadawane, gdy liczba punktów wytrzymałości spadnie poniżej 25. Dobra, w pierwszej kolejności weźmiemy to. I do umiejętności. Kurde, brzmi jak mega zabawa. Aż zobaczmy tak z ciekawości, bo ja mam na przykład takie boosty, nie wiem, typu zestaw złotoustnego plus 5, to co to daje mi nagle plus 20? Aż zobaczmy jak to wygląda teraz w umiejętnościach. Zobaczmy, pancerz saperski, kapelusz Rida, tak! O kurde, jaki buścik mi to dał, kapelusz Rida daje mi 14 nagle. O kurde, ja pierniczę, to ja wszystko mam wyboostowane już praktycznie teraz. Co nie? Bo kapelusz Rida, pancerz saperski daje mi nie plus 5, tylko plus 10. Ło kurwa, ale to jest potężne. No to powiem wam, że to naprawdę dużo mi daje. Zestaw złotoustnego. Tutaj widać zresztą. Zestaw złotoustnego. Daje plus 10 też do inspirowania. Fajnie, fajnie, fajnie. No, to muszę przyznać, że ten atut był naprawdę potężny. Będę musiał, jak tak dalej pójdzie, to w sumie jak nie będę musiał towarzyszy mieć odpowiednich, którzy dają mi boosta do jakichś tam rzeczy, bo będę miał po prostu na maksa zdobyty ten rzecz. Tak się gości, zobaczmy jeszcze, tak się gości, co daje na przykład szansa na wywołanie efektu przerażenia u ludzi, gdy na człowieka działa efekt przerażenia, twój współczynnik pancerza wzrasta. Słabe. Obrażenia plus 30 zadanie przy trafieniu w słaby punkt automaszyn, które dotknęło poplątanie. Okej. Okay. Wywołanie efektu panika. No to nie są aż takie ten. Zasięg hakowania automaszyn, zasięg wykrywania automaszyn. A. Czy ja wiem? Takie. Bez szału. Medycyna. No tu mają jakieś umiejętności, ale w towarzyszy ja w ogóle nie inwestuję, co nie? Więc nie wiem, czy jest sens w ogóle zaczynać nagle inwestować w tych towarzyszy. Mi się wydaje, że nie za bardzo. Blokowanie. To też totalnie jest mi potrzebne. Dobra, idziemy. No to sobie popatrzyliśmy też na te wszystkie fajne rzeczy, ale lecimy dalej. Nie ma co zwlekać czasu. To są teraz, to będą lamusy teraz ci... Ale muszę przeładować. Maruder Lamus chyba, nie dowódca. Dobra, muszę przyznać, że moi gałgani w tej chwili są naprawdę bardzo słabi, bo mają jakąś żałosną broń, bo nie raczyłem dać im lepszej broni, ale już taki czasami jestem. I daję im jakieś, nie oszukujmy się, gówno. Skończone, totalne gówno czasami daję. No tak jestem. Nie wiem, może nie mieli nic pod ręką, nie miałem lepszego. A zresztą. I tak jesteście tu bardziej jako zdoba. Co to jest? A rozmontujmy to. Dobra, szybko się dostaniemy tam, gdzie chcecie dostać. To jest jakaś wioska po drodze, w sumie nie interesuje mnie. To szybko wrócimy do bazy, jasne? Prosta sprawa. Ja cię kręcę, jestem potężny, naprawdę. No i nie ma. Dobra, załatwione potwory. Dobrze, że mnie nie rozszarpały, bo mało brakowało i byłoby po mnie. A mamy za to szybką podróż odblokowaną, więc też duży plus. O, lodóweczka. Nice. W ogóle może sobie dajmy jakieś fajne rzeczy, tak sobie teraz myślę, jak mam te rzeczy. Co to jest? Adrelo. Adreno. No mogę skosować Adreno, ona jest pod dwójeczką? Chyba tak.
Pod jedynką ona jest. I co jeszcze mam takiego naprawdę dużo? Naprawdę, co jeszcze mam tak naprawdę, naprawdę dużo? Naprawdę, naprawdę dużo, to już nie mam nic w sumie. Cała reszta to nie jest naprawdę dużo, tylko naprawdę tak 2 na 10. Za bardzo, no jakbym chciał, to nie wiem w sumie jak to zmienić, żeby pod jedynką, jak to się zmienić, żeby to się brało, bo to jest pod F. Okej. Witaj Biorto, a nie Adreno. Okej, w sumie może wypadałoby, żebym wiedział, jak to się zmienia. Gdzieś tu jest sterowanie. Jest tutaj przypisane klawisze. Inhalator, okej. Dobra, nie mam pojęcia, ale w sumie w żaden sposób mnie to do końca nie obchodzi. Dobra, misja jest do zrobienia. Nie ma co tracić czasu. Drogę trochę jakbyśmy zboczyli z drogi. Lecimy dalej. Kurde, nie ten przycisk, wybaczcie mi. Czasami się przyciski mylą. Kurwa, jestem naprawdę potężnym wojownikiem teraz. Oh yeah. Potężny Debladeusz, tak na mnie mówcie. To jakiś skrót jest niby przez góry. No nawet jakiś domek jest chyba. Dobra, z ciekawości możemy w sumie zajrzeć. No faktycznie, jakiś domeczek jest. Co się skrywa w tym domeczku? Warto to sprawdzić. Dzień doberek. Rozrzucane jakieś bity. Poczekaj, chyba że to odzwierciedla ile mam użyć tego leczniczego gówna. Tak. To chyba tak to działa. Czyli jak co, włożymy to tu, to będę miał więcej leczniczego gówna? Nie do końca sobie zdaję sprawę. A, chyba o to chodzi. Dobra, teraz chyba kumam, że to przywraca 25 punktów i to przy okazji z tą czekoladą doprawiony podstawa wytrzymałość. A, łapię, że użyłam tego i to się wciąga teraz zapałem. Czyli na przykład alkohol mogę wciągnąć. Dobra, niech tak zostanie na razie. Pozytywka. Koszulki ciepowe. A, weźmy. Brzmi jak coś ważnego. O kurde, pancerz saperski. Złota edycja. Nie wiem czemu, ale może to się przydać w sumie. Dobra, coś tu jeszcze było oprócz tego? Chyba nie. Taki tam obóz bandytów znalezionych gdzieś przy okazji. Szybko go rozbiliśmy. Tu jest natomiast jakieś wejście. Nie obchodźmy to, idziemy tam. Jak powiem, nie dziś i pójdziemy sobie, może mi w sumie nie ma chyba znaczenia, którą drogą tam pójdziemy akurat. Obie drogi, chociaż nie, ta droga tam prowadzi. Tam chyba jakiś most będzie. O kurde, a co to jest za kupa gówna?
O kurde. Przepraszam. Tam jakieś latające komary latają. Dobra, co tu się dzieje? Widać tutaj coś ciekawego? Oprócz martwych ciał. Chyba nie za bardzo. A naprawdę wszyscy są tu martwi. Just wonderful. Someone's destroyed the damned bridge. Ej, ten Gałgan w sumie wygląda jakby taki był do pogadania. Kurde, wziąłem jakiś karabin, gówniany karabin. To jest chyba ten, co nie? Dobra, ja przejdę na drugą stronę? No to patrzcie. O cholera. Faktycznie przeszedłem na drugą stronę. Wydawało się, że nic nie stanie mi na... na drodze. Patrzcie na to. No kurwa, co to za beznadzieja, że ja przez to przenikam, że to jest tak bzdur teraz. Czyli trzeba iść naokoło. No i tyle by było z tego. Dobra, idziemy naokoło. Jakiś Gałgan nam stoi, z przyjemnością bym z nim pogadał. O cholera! Ajajaj! Trochę, żebym się wpakował tak prosto, jak śliwka w kompot. No, tak trochę wyglądało. Dobra, wiecie co? Po zastanowieniu cofnijmy się normalną drogą. Pójdziemy wzdłuż drogi, dzięki temu... dzięki temu będziemy po kolei zabijać po prostu wszystkie szwadrony, a nie będziemy się tak w połowie gdzieś wyrąbywać. A no, chodźmy tędy po prostu jak człowiek. Ktoś mnie bije? Jestem, generalnie jestem dosyć silny. Gorzej trochę... siłą, w sensie z moją siłą, jaką faktycznie mam. To jest gorsze, szczerze mówiąc. Jakbym grał na najwyższym poziomie trudności, moi przeciwnicy mogli zginąć, to wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie wszyscy już by nie żyli. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że moi wszyscy koledzy już byliby martwi. Dobra, w sumie nie musimy teraz tak myśleć, że w sumie po cholerę mamy zbierać od nich te wszystkie pierdoły. Zazwyczaj jest to niebezwartościowe gówno. Te skóry i tak dalej, więc... O cholera, co się dzieje? Ktoś mnie strzela, nie wiem z co nawet. Bardzo jestem nieodporny na obrażenia, to jest jedyny mój chyba minus, bo... naprawdę zadaję potężne obrażenia, ale jeśli chodzi o zadawane mi obrażenia, to jestem bardzo słaby. No i mamy to. Kurwa. Elegancja. Dobra. Rozegrany. Lecimy dalej, co nie? Nie ma co przeszukiwać teren. Wiadomo, że tu są jakieś skrzynki pojedyncze, ale chyba zacznę pomału ignorować te takie skrzyneczki, bo mam tego po prostu tak dużo, tych wszystkich śmieci, że nie mam tego gdzie gromadzić, co nie? Sporo mam miejsców w ekwipunku, ale szczerze mówiąc gromadzę te wszystkie śmieci, tak w tego większości nie używam. Tak naprawdę jedynie hajs się przydaje, to czasami, jak chcę coś faktycznie kupić sobie. Dobra, chyba mam i to jest po prostu chyba jakaś druga jakby, nie wiem, drugie miasteczko. Dobra. Eli, panie Max, wykonamy po prostu dla, tutaj dla was zadanie.
gałgany i będziecie mieli tą sprawę załatwioną już z głowy, dobra? Tak zrobimy. Dobra, szybka piłka. Zobaczmy teraz mapę. To tak, on tutaj, Eli idzie tutaj, a Max gdzieś pewnie dalej. Chcesz mi coś powiedzieć? Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Lilia mnie przysłała, gdzie Katerin? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? That sounds ominous, yeah. Ms. Malin won't like that a whit. Oddychaj głęboko, nic się nie dzieje, po prostu powiedz, gdzie znajdę panią Malin. She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Dobra, gdzie jest to za miejsce? Guess it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch. Except it. We're a leisurely stopover for the more adventurous. To jest chyba ten pod światło, cały obóz pod światła. Obóz na bagnach pod światła, czy coś. Nie. Man, oh man, it has been a blue moon since I had to break out the... A parcel of pure paradise. Sublight owned and run. So you know you're safe while you're breaking the laws. Dobra, poczekajcie chwilę, bo telefon. Dobra, wracamy. Gdzie się mogę zatrzymać? No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. Dobra, krótko mówiąc, znaleźliśmy tak prawdopodobnie wioskę pod światła. No i pewnie miło byśmy spędzili tutaj czas, ale ogólnie mamy ważniejsze cele do zrobienia, gdyż mamy misję od naszych dzielnych postaci. No, natomiast zadanie frakcji, czyli odzyskaj brakujące hasło. Lilia nie ma żadnej wieści od swojego agenta w Gwiezdnej Zatoce. Uzyskaj do niego informacje na temat miejsca potencjalnego odzysku, a następnie przekaż się Katerin Malin. Okej. Tak się ości, czy to jest gdzieś tutaj? Nie, o dziwo, misja nie dotyczy tego miejsca, w sensie Katerin mamy przekazać, ale mamy gdzieś najpierw się gdzieś indziej udać. Dobra, mniejsza o co, na razie mamy tutaj do załatwienia kilka rzeczy. Więc w drogę. Dobra, z tymi gałganami później sobie porozmawiałem. Mam tutaj konkretną misję do wykonania. Jakiś w ogóle chat. Czemu mi los podpowiada, że powinienem z nim pogadać? No, but thank you. I'm quite all right as I am. Nie, nie będziemy z nim rozmawiać. Mam misję do wykonania. Dobra, to jest tutaj w tym pubiksie. Dobra, jest agentka ubezpieczeniowa. Zadanie dotyczy ubezpieczenia, więc teraz to załatwimy, tak? Przyziemna krucjata. Załóż dla Eli fikcyjny rachunek benefitowy po listy. Dobra, robimy to. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group. Halcyon's premier provider of life and disaster related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity or dullness of mind. Dobra, dobra, jasne, jasne. Tempoty umysłowej? Some people, but no one in this office, I assure you, might call it stupidity. Obviously too common an ailment for insurance to cover. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. To tak, chcę zmienić beneficjenta policy na życie Marilyn Fenhill? Chcę zmienić Marilyn Fenhill, to jest właśnie matka naszej tutaj koleżanki? Nie jestem pewien. Dlaczego macie biuro na Monarchu? Najpierw o to spytajmy. We're not on Monarch. For all practical and tax related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Skoro tak, dlaczego? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch, but financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address,
we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Czyli omijacie przepisy, skoro tak twierdzisz? Oh, it's certainly not about what I... Dobra, chcę zmienić beneficjenta polisy na życie Marilyn Fenhill. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Chcę ty... trzymajmy się tematu. Chcę tylko zmienić beneficjenta jej polisy. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. No dobra, jak można... Marilyn Fenhill żyje. Of course she is. The paperwork says so. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and regretfully, I'm still Marilyn Fenhill. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine bone structure. That couldn't possibly be you. That's gotta be the nicest thing anyone said to me in a long while. No dobrze, ale jak można by taką zmianę wprowadzić? Oh, you mean hypothetically. Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Ach, oczywiście, że tak. Zrób to, bo zaraz będziecie zgłaszać własne roszczenia. Puść oko, zgadza się. I think you have something in your eye. Perhaps I can interest you in our ocular abnormality coverage. That's for the best. Dobra, możemy użyć zastraszania. Ale wydaje mi się, że o wiele lepszym pomysłem... No wiele lepszym pomysłem będzie po prostu pójść na zaplecze i to załatwić. Nikt nie idę sobie na zaplecze jakby nic. Chyba to nie jest to zaplecze, o którym mówiła tutaj ta pani. Ale ewidentnie to jest to zaplecze. I włamuję się tam. Real slick. Jakby nigdy nic. Tu. Dobra, tak się gasi, co by było, jakbyśmy ją zastraszyli? Sprawdźmy to, bo lubię sprawdzić takie rzeczy. Please, my policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well, I'll do it. But then you've got... I'll need the name of the new... if... the payouts will flow exclusively. I hope Ms. Fen... You're a tricky one, Captain. I'll give you that. Kurde, to jest za proste są to rozwiązywanie i to jeszcze zastraszanie na poziomie 30, kiedy ja mam praktycznie moją umiejętność na setnym poziomie. Łapiecie? Kurde, kłamstwo mam na 101 poziomie. Zastraszałem na 99 poziomie. No zobaczcie na to, no po prostu to jest masakrycznie, ja jestem masakrycznie... Idź pan stąd. Dobra, popatrzmy co mamy, bla 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 bla. What do you think you're doing? This burger is entirely lawful. No, czyli krótko mówiąc, zrobiliśmy... I tak zrobiliśmy, co nam się równie podobało. Czyli po prostu zmieniliśmy ten w systemie dane, okej. No dobra, poszło strasznie gładko tak naprawdę. I co, już zadanie zostało wykonane? Teraz zobaczmy. To tak, porozmawiaj z Eli. Wszystkie przyszłe wypłaty z ubezpieczenia na życie Eli będą teraz skierowane na jej fikcyjny nadłunek. Pora zamknąć z nią ten temat. Eli, chodź, musimy zamknąć z tobą ten temat. Gdzie ty jesteś, gałganica? Co ty odwalasz? You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. No. Moje gratulacje, Eli. Hey, you did the real work. All I had to do was not be dead. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs.
No dobra, co zrobić z tymi wszystkimi bitami? Come on, I thought we were celebrating. You want me to think about the future? Dobra, ale dawaj moją cześć. Może i nie, lepiej rozwiązać problem na bieżąco. If only you could have been my chief surgeon back in the day. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Dzięki, ale nie znam tego dla pieniędzy. Dzięki, dobrze, że wciąż pamiętamy o rzeczach istotnych. Hey, a job's a job, you know that. That's one of the things that makes you so easy to follow. Dobra. A już myślałem, że to przez moją ujmującą osobowość i atrakcyjny wygląd. Don't get ahead of yourself. I don't normally hand out compliments. A lot of folk expect some kind of soft-headed charity, especially with me being a sawbones, but you get it. Trzeba dbać o siebie, a na innych nie można liczyć. Plenty of sense in that. You know, I'm thinking I ought to find another gig once this one's all done. One where I can really work on my own. Cokolwiek wybierze, życzę powodzenia. Hey, let's not get all mushy. I'm still here to see this one through. Anyway, enough chit-chat. No i myk, zadanie wykonane. Dobra. Ostatnie zadanie to pusty człowiek. To jest w tym samym miejscu, więc zakończymy od razu dwa wątki na jednym ogniu. Albo i nie. No niestety. Sounds like Cheney's gone gold panning down on the river. You don't think? I guess even scholars need to find ways to make ends meet in exile. No niestety obawiam się, że niestety jeszcze tego wątku nie zakończymy. Dobra, nie będę tutaj na razie z nikim gawędził. Idziemy po prostu pogadać z tym typem, żeby zakończyć wątek naszego doktora Maxa, w sensie księdza Maxa. No, przy okazji zdobyliśmy kolejny poziom. Właśnie zdobyłem kolejny poziom. Mam 30 punktów do wykorzystania. Ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, co ja z tymi 30 punktami zrobię. Jeszcze. Może faktycznie w jakąś obronę zacznę inwestować? Co to jest unik? Co to unik ochrony? Jeśli będę na 5 sekund po każdym uniku. Nie. Zrzucie broni na skutek blokowania. To używa blokowania. Na pewno nie ja. To się nie przyda jednak. Dobra, jest i ten cały regiment. Pogadamy z nim, Max. To zadanie w końcu dla ciebie jest. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie o czym gadać z nim. What do you want? Oh, hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scientists ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking workers' paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Co tu się dzieje? Max, ten facet nie wygląda uczonego. Raczysz wyjaśnić? This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts of pain on this guy. Dlaczego mnie okłamałeś? I couldn't risk you not bringing me here. It sounds like you have things to work out between you. I'll just be on my way. Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you. Severely. Wait, wait, wait! I know who can translate the book for you. It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. But by law, it will make me feel a whole lot better. Max, przecież to jeszcze nie jest za późno. Może odpowiedzi, których szukasz, rzeczywiście są w tej książce. Okay, okay. Talk, Reggie. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there.
Zdziwiała pustelnica brzmi niezbyt przekonująco. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Co ty na to, pastorze? Fine. We've got more important things to do anyway. Co już? Czyli krótko mówiąc, nie skopiesz mu dupska? Zabierz Maxa do pustelnicy na Scylii. Uczony okazał się być kimś zupełnie innym. Byłym skazancem poznanym w więzieniu, jednak dzięki Reginaldowi udało się dowiedzieć, że dziennik należał pewnie do pewnej badaczki myśli filozoficznej, która oddała się życiu w pusteli na Scylii. Pastor Max chce się z tą pustelnicą porozmawiać. No dobra, ale chyba tego tak nie zostawimy, co nie? Wiesz jak jest, Max. Biznesy to biznesy. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Hey, I just want to thank you for... No sobie życia to lekka przesada. Exaggeration? Has the vicar told you what he did to old... Look, what I may or may not have done to some degenerate during a prison brawl is all... A, biznes to biznes. No, biznes to biznes, nie ma co tutaj drążyć tematu. Dobra, wydaje mi się, że sprawa zamknięta. Ciekawości, zobaczmy jak tam nasza reputacja. Z tego co widzę, to... tak, nawet dobrze. No nic, sprawa zamknięta, Max, idziemy stąd. Musimy się dostać na pewną planetę. Ajajaj, czeka nas długa wyprawa. Ale jak to się mówi, czego nie robi się dla przyjaciół, Max? No dobra, wydaje mi się, że to już będzie świetny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Elo, elo!